Hej, tu Gosia. Mam dla Was dzisiaj tutorial, w którym pokazuję, jak zrobić naklejki ze stempli, ale trochę inne niż te w moich poprzednich filmikach, bo te stempluje się bezpośrednio na paznokcie. Jest to moja ulubiona metoda, jeśli chodzi o naklejki i według mnie najlepiej wygląda na paznokciach i jest dużo prostsza niż ta poprzednia. Mam nadzieję, że i Wam się spodoba. Zapraszam do oglądania. Jak zwykle zaczynam od nałożenia base coatu, czyli Nail Defense od Orly. Następnie nakładam mój lakier bazowy, w tym przypadku jest to biały lakier z Kiko. Nakładam dwie warstwy lakieru. Teraz będę robić stempel, który będzie tak jakby pod naklejką i wybrałam do tego wzorek z płytki Moju London. Stempluję szarym lakierem Essie. Teraz zaczynamy zabawę z naklejką. Najpierw przenoszę na stempel wzór z różą i następnie będę bezpośrednio na stemplu kolorować go lakierem Eveline. Nasza naklejka jest już zrobiona i teraz czekam, aż wyschnie. Nakładam jedną warstwę top coatu, najlepiej żeby to nie był szybko schnący top coat, na paznokieć. Czekam, aż lekko przeschnie, tak żeby jeszcze był lepki, ale żeby nie był świeżo nałożony, ponieważ to rozmarzy nam wzorek, który jest pod spodem. I stempluję naszą naklejkę. Przez to, że lakier jest lepki, naklejka przyklei się do paznokcia. Na koniec nakładam warstwę top coatu i skończone. Jak widzicie, ta metoda jest bardzo prosta, jest naprawdę moją ulubioną metodą, wygląda świetnie i podejrzewam, że wyjdzie każdemu. Może nie za pierwszym razem, bo za pierwszym razem może się coś rozmazać, ale za drugim razem zaręczam Was, że Wam wyjdzie. Spróbujcie i jak Wam się uda, dajcie mi znać w komentarzach. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!